Cześć. Jestem Michał i witam na moim kanale Word in Polish. Uczymy się tutaj razem i ćwiczymy język polski. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś, co się nazywa input comprehensible. Comprehensible input albo treść zrozumiała. Jest to coś, co zostało wynalezione przez Stephena Krashena, który zajmował się teorią uczenia języków i stwierdził, czy doszedł do tego, że najłatwiej uczyć się języka obcego, gdy posługujemy się tak zwaną treścią zrozumiałą. Co to oznacza? Oznacza to, że najbardziej efektywnie będzie nam wychodzić nauka języka obcego, gdy będziemy słuchać, oglądać czy czytać treść, która jest tylko troszkę wyżej, powyżej naszego poziomu języka. Innymi słowy, jeśli czytamy książkę i czytamy jedną stronę, to powinniśmy rozumieć około 90 do 94% wszystkich słów na tej stronie. I podobnie jest ze słuchaniem podcastów czy oglądaniem filmów. Stwierdził ten naukowiec, że taka właśnie treść zrozumiała, czy prawie w pełni zrozumiała, najlepiej pomaga nam w zrozumieniu, przetwarzaniu tej treści i zapamiętywaniu, rozpoznawaniu tych słów z kontekstu, a także rozpoznawaniu, jak zdania są tworzone, jak pytania są tworzone i jak można tworzyć dialogi. Jest to coś, co nam najbardziej pomoże w nauce języka. Oczywiście jest to bardzo trudno praktykować od samego początku, jeśli nic nie umiemy, ale już po jakimś okresie początkowym, 2-3 miesięcy, możemy zacząć tak praktykować nasz nowy język. Jak wiecie, jeśli dzieci idą do szkoły, do pierwszej klasy, uczą się czytać bardzo prostych słów. Jeśli chcecie, postarajcie się kupić książki dla takich pierwszoklasistów ze szkoły, jeśli zaczynacie język polski od samego początku. Jeśli już znacie trochę język polski, znajdźcie teksty czy materiały wizualne czy audiowizualne na takim poziomie, który odpowiada waszemu poziomowi języka polskiego, ale także coś, co was bardzo interesuje. W dodatku do tego, jaki jest poziom materiału, co jest bardzo ważne, to związek emocjonalny, jaki mamy z tą treścią. Otóż, jeśli coś nas interesuje, na przykład interesuje nas podróżowanie, czy interesujemy się polityką, praktykując język polski, czy znajdując materiały po polsku na te tematy, pozwoli nam bardziej się wciągnąć, być bardziej związanym emocjonalnie z tymi materiałami i szybciej nauczymy się nieznanych słów, bo będziemy chcieli je znać, żeby więcej pochłonąć treści na ten sam temat. Także, co jest ważne, to to, żebyśmy często praktykowali język obcy. Lepiej jest praktykować w mniejszej ilości, czy w krótszym okresie czasowym, ale robić to codziennie. Inne metody, żeby się związać z językiem, to związać się emocjonalnie z innym człowiekiem. Wiemy, że wiele ludzi, którzy zakocha się albo randkuje z dziewczyną czy chłopakiem, o wiele szybciej uczą się języka polskiego czy jakiego innego i wychodzi im to bardzo bezboleśnie. Przychodzi im to łatwo. Dlatego, bo są związani emocjonalnie. Gdzie znaleźć odpowiednie materiały? Cóż, z internetem jest to bardzo proste. Znajdziecie wiele podcastów w języku polskim, wiele materiałów na YouTubie, wiele filmów ze stacji polskich, ale nie tylko, także z Netflixa czy innych streamlining serwisów telewizji czy radia. I na koniec jeszcze, co chciałem dodać, to jest bardzo ważne, żebyście robili notatki. Jeśli chcecie nauczyć się jakiegoś słowa, najlepiej zapiszcie to jako frazę, albo jako zdanie, albo jako część dialogu. I przed
podejściem, że tak powiem, następnego dnia postarajcie się przeczytać, przejrzeć te notatki z poprzedniego dnia czy z poprzedniego tygodnia. I jeśli będziecie przeglądać czy słuchać materiały na ten sam temat, na przykład na temat podróżowania, po jakimś czasie poznacie te 100 czy 200 najczęściej używanych słów, z którymi czy dzięki którym będziecie mogli zrozumieć o wiele więcej materiałów i będziecie mieli większą przyjemność z oglądania, słuchania czy też czytania. To na tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.